Każda historia ma swój początek. I tak właśnie, cofając się do 1994 roku, w którym to miała premierę konsola PlayStation, ukazała się pierwsza gra na nią, a był to Ridge Racer, który rozpoczął cykl trwający do dziś, a także pokazywał możliwości maszynki Sony. Gra pierwotnie została wydana na automaty, gdzie odniosła spory sukces, przez co Namco po ugadaniu z Sony zrobili port konsolowy. Na pierwszy rzut oka gra wygląda w sumie mało zachęcająco. Mamy możliwość zagrania w tą samą trasę na czterech poziomach trudności, gdzie to na dwóch ostatnich trasa jest przedłużona. A także w standardzie mamy tylko cztery samochody, każdy z nich ma inne właściwości co do prowadzenia. Najfajniejszą opcją zaraz po odpaleniu rozgrywki był model jazdy, typowo arkadowy, gdzie fura, osiągając nawet kosmiczne prędkości, potrafi się całkiem sensownie trzymać na wierzchni, a jeżeli już jedziemy te ponad 200 km na godzinę, to wystarczy tylko puścić gaz, by ładnie wejść w zakręt. Zawsze bardziej mnie przekonywało granie tego typu, co jest tutaj dla mnie plusem. Kolejno w oczy oraz uszy rzuca się oprawa audiowizualna. Cofając się do 1994 roku, gdzie gry serwowane były w 2D, otrzymujemy tu elegancką grafikę, pełną szczegółów i to w trójwymiarze. Dziś na nią ciężko nie spojrzeć z przymrużeniem oka, ale spróbujcie się mentalnie przenieść do pierwszej połowy lat 90. To musiało kopać. Potem mamy soundtrack, gdzie dostajemy dynamiczne utwory elektroniczne, które możemy zmieniać przed rozpoczęciem wyścigu, a także na powtórkach. Nie powiem, abym był wielkim fanem takich brzmień, ale jadąc sobie te 200 na godzinę, klimacik się robi niekiepski i napędza to na pewno dynamikę wyścigu. I na tym właściwie można by było skończyć recenzję, bo na pierwszy rzut oka nic więcej tu nie znajdziemy poza jedną trasą, czterema samochodami i kilkoma utworami. Na szczęście są to ukryte rzeczy, które pozwalają nam przedłużyć rozgrywkę. Pierwszą z nich jest gra Galaxian podczas wczytywania gry. Wydawać by się mogło, że to taki smaczek dla fanów staroci automatowych, lecz jednak gdy uda nam się przejść grę zanim się wczyta, zostaje odblokowane kolejnych 8 samochodów. Do tego po ukończeniu czterech dostępnych wyścigów otrzymujemy tryb ekstra, gdzie możemy przejść ponownie całą grę, lecz trasa jest w odbiciu lustrzanym. A może nie podchodzi wam soundtrack z gry? Nie ma problemu. Po odpaleniu włóżcie swoją płytę z muzyką i możecie się cieszyć jeżdżeniem przy waszych ulubionych utworach. Analogicznie działa to w ten sposób, że jak włożycie płytę z gry do odtwarzacza CD, to możecie odsłuchać cały soundtrack. Wersja pudełkowa, którą posiadam, prezentuje się bardzo przyjemnie. Jest to tak zwany Big Box palowski. Całkiem fajna okładka frontowa, tył z kilkoma screenami z gry też daje radę. Niestety nie posiadam książeczki, więc wam jej nie pokażę. Prawdę powiedziawszy, nie mogę wam polecić Ridge Racer. Jest to gra, po którą warto sięgnąć ze względów historycznych, w ramach ciekawostki, aby zobaczyć, jak zaczęła się historia gier na PlayStation. W ostatecznym rozrachunku, poza dobrą jak na tamte czasy grafiką, zręcznościowym modelem jazdy i ścieżką dźwiękową, nie ma nic do zaprezentowania. Jedna trasa i cztery samochody, nie licząc bonusów, to zdecydowanie za mało, aby stawiać ją obok takich tytułów jak Gran Turismo. Do tego gra w podstawowym trybie jest krótka, bo można ją zaliczyć raptem w pół godziny. Ja do niej zapewne nie wrócę przez najbliższe lata, lecz uważam, że każdy fan PlayStation powinien ją w kolekcji swojej posiadać. Jeżeli podobała Ci się ta recenzja, sprawdź również inne materiały na kanale LamGames TV oraz subskrybuj kanał, by nie ominąć żadnych nowych materiałów.